Brudzą blond włosy. Ubrania blue. Nie, jakiś jest nienormalny dzisiaj. Ubrania do cholery. Cześć wszystkim nowym i cześć ciarosy, moi kochani. Witam was na moim kanale. Zapraszam na mój odcinek dzisiejszy. Enjoy. Blond włosy. Temat rzeka. Obsesja posiadaczek blond włosów jest taka, że nawet zimny odcień jest dla nich żółty, ciepły, pomarańczowy, rudy albo czerwony. Jedyny kolor dopuszczalny to biały blond, tak, że odpadają włosy. To jest tylko ładny blond. Dobrze, że nie mam takich klientek. Ale wracając do tych blond włosów, a w zasadzie wracając, zostając przy nich. Wiecie, że blond włosy się brudzą? Jeśli nie, to już wiecie. Jeśli masz blond włosy, to miałaś albo miałeś wrażenie, że czasami pofryzjowane są super, tam robisz te szampony, potem znowu odrost i po jakimś czasie ten blond jest taki brudny? Mogło tak być. Nie u każdego tak jest, ale mogło tak być. Ponieważ włosy blond się brudzą. Szczególnie takie mega jasne blondy. One się brudzą. Jak to możliwe? Już wyjaśniam. Po pierwsze, woda. Pamiętajmy, że woda to nie tylko woda, przeźroczysta substancja. Tam jest strasznie dużo różnych minerałów. Rury są stare, jest tam jakiś różny gnój i bakterie i nie tylko. Więc ta woda, idąc przez te rury, zabiera ze sobą różne rzeczy. Myjąc te włosy, nawet szamponem, to chcąc czy nie chcąc, ta woda nasze włosy dotyka. Te włosy tą wodę wsiąkają. Więc jak wtedy suszymy te włosy, to woda wyparowuje, ale te syfy we włosach zostają. Dlatego włos blond może się z czasem trochę przyciemniać. To nie jest tak, że będziesz miała czarne włosy, ale ten blond może być taki... Wiesz, o co chodzi? Myślę, że tak. Po drugie, szampony. Szampon to też tylko nie substancja chemiczna bądź niechemiczna myjąca. Tam też są różne minerały, różne składniki chemiczne czy niechemiczne, które pozostawiają jakieś cząsteczki we włosach, dlatego blond może się brudzić. Nie zawsze, ale często. No. Największym przykładem tego, chociaż tutaj nie brudzącym, ale dającym kolor, jest ten słynny fioletowy szampon. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o fioletowym szamponie, to tutaj u góry wyświetli wam się odcinek. Fioletowy szampon ma w sobie agresywne, ja to tak nazywam, zależy też jaki szampon, ale ma w sobie agresywne fioletowe pigmenty. I one zapobiegają temu, że włos się nie żółci, ponieważ jak wiecie, fioletowy kolor neutralizuje kolor żółty. Dlatego potem się robi taki szary albo beżowy ładny odcień włosów. Najbardziej pożądany. Ale pamiętajmy, nie każdemu do cholery pasuje ten zimny odcień, a wszyscy chcą białe włosy. Czy nie wszyscy, ale większość. Trzecią rzeczą, która może brudzić twoje blond włosy, jest powietrze, atmosfera, tlen. Tak, tak, dokładnie. W domu jest kurz, na zewnątrz jest smog, syf, kiła i mogiła, w powietrzu się wygina. I słuchajcie, jak te włosy nam wieją, wieją i wieją na tym wietrze, no to wiadomo, że to powietrze, one się ociera i w ogóle. I te różne syfy, kiły i mogiły w te włosy wchodzą. I te kiły i mogiły wchodzą w ten włos. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? I te blond włosy mogą się też wybrudzić. I to nie jest tak, powtarzam, że te włosy się zrobią nagle brązowe albo czarne, ale będą usyfione. Nawet takie umyjesz. Ponieważ szampon też ma pigmenty i woda też ma pigmenty. Więc te trzy rzeczy już bardziej wpływają na to, że twój blond się robi brudny, a nie taki ładny, czysty. Kolejnym punktem, rzeczą, dosłownie rzeczą, która brudzi twoje blond włosy, są... Tak, tak, ubrania. Ubrania brudzą blond włosy. Ubrania Nie, jakiś jest nienormalny dzisiaj. Ubrania do cholery brudzą blond włosy. Kołaki sobie leżą na tych ubraniach różnych, które mają sobie różne pigmenty, bo były zabarwione bądź niezabarwione, ale i tak te pigmenty mają, no i się brudzą. A nawet jeśli nie jest to pigment z ubrania, to jest to kurz, który... No osadza się na ubraniu. Więc też jest syf, kiła i mogiła na tych włosach. I blond już nie jest taki ładny i przejrzysty. Kolejna rzecz, myślę, że nie ostatnia, ale ja już użyję ją jako ostatnią, to jest dotykanie. Dłońmi dotykamy różne rzeczy.
W autobusie na przykład te trzy maczki, które są tłuste, ktoś się drapał po jajkach albo po dupie i potem my to dotykamy i głaszczą sobie te laski wszystkie włosy blond. Więc wtedy włosy mogą się zrobić nieco inne, kolorystycznie. Dubiemy sobie w nosie, dubiemy sobie w uszach, jemy jedzenie, McDonalda czy nie McDonalda, jakieś piersi z kurczaka albo coś innego, albo jakieś sałatki, sosy, wszystko dotykamy się, drapiemy, macamy, podajemy sobie ręce, dotykamy sobie tutaj twarz, jak ktoś ma podkłady, jakieś inne rzeczy, to wtedy to też jest na rękach, a wtedy głaszczemy te blond włosy i one się robią usyfiałe, brudne, syfkła, kyła, kyła i mogiła. Więc zobaczcie, ile punktów może zmienić twoje blond, piękne włosy. Myślę, że tych punktów byłoby więcej, ale to są takie, o których najbardziej można pomyśleć logicznie i które sprawdzałem i w ogóle, bo widzę po klientkach, jak ich włosy się zmieniają. Albo nawet po mojej mamie. Moja mama ma białe włosy i one też czasami się brudzą. Nawet kiedyś mojej mamie chcieliśmy oczyścić te włosy, co skończyło się... ciekawie. Skończyło się to bardzo ciekawie. Ale są te włosy i są bardzo białutkie. Bardzo. Białutkie. Whatever. Są białe. Moja mama jest biała. Biała blondyna. A jeśli nie widzieliście mojej mamy, to tutaj zapraszam do odcinka, w której moja mama jest gwiazdą i divą. I szczególnie dajcie obejrzeć ten odcinek swoim mamom, jeśli boją się kobiecości i chcą być takie... No chyba, że są szczęśliwe takie schowane myszki, ale jeśli chcą być tak, wiecie... To niech obejrzę ten film. Z dużą dawką pozytywnej energii. No i teraz pytanie. Jak oczyścić te brudne blondy? Co zrobić, żeby blond był znów piękny, czysty, przejrzysty i zagraniczny? Myć włosy. Nie, ja tak serio. Dokładnie. Myć włosy odpowiednim szamponem, czyli szamponem głęboko oczyszczającym. Warto sobie taki zakupić szampon, nawet do włosów nie blond, ale naprawdę na włosach się osadzają różne syfy i warto raz na jakiś czas tak, wiecie, takie konkretne mycie zrobić. Ten szampon w bardzo mocny sposób otwiera łuskę włosa, jeszcze bardziej niż szampon fioletowy i oczyszcza te wszystkie silikony, gówna, inne jakieś tam rzeczy, że i ten włos jest sobie taki, wiecie, lekki, powiewny. Dlatego warto raz na jakiś czas, nie wiem, raz w miesiącu chociaż sobie takim szamponem włosy umyć, no ewentualnie dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie, jakoś tak. Na pewno w internecie albo w jakiejś hurtowni fryzjerskiej znajdziecie taki szampon. Jakbym miał ewentualnie wam jakiś polecić, to dajcie znać, to tam polecę wam. Ale to raczej nie jest trudne. Tylko pamiętajcie, bo często po tym szamponie włosy są takie tępe. Więc wtedy musimy użyć bardzo mocnej maski, która jest wygładzająca, nawilżająca i zamknie nam te włosy. Bo jeśli tego nie zrobimy, to mogą być różne konsekwencje. I pamiętajcie, nie używajcie tego szamponu częściej niż co dwa tygodnie. Ponieważ możecie sobie zniszczyć włosy. Ale raz na jakiś czas warto go użyć. Ja używam bym raczej go raz w miesiącu. To jest moim zdaniem odpowiednia częstotliwość. A co jeśli boisz się robić coś sama, albo nie chcesz, albo nie chce ci się, nie wiem, powody są różne. To wtedy u fryzjera możesz coś takiego zrobić, szczególnie jeśli to chodzi o blond. Czyli coś takiego jak kąpiel rozjaśniająca. To jest jakby rozjaśnianie, ale na naprawdę bardzo niskim stężeniu, też trzeba dopasować do włosów i do danego rodzaju blondu. Robi się to na włosach mokrych, już przy myjce jakby, czyli kładziemy na przykład klientce sobie odrost, tam rozjaśniamy czy coś tam, w myjce myjemy te włosy, robimy właśnie taką kąpiel rozjaśniającą i potem od nowa tonujemy, żeby te tony miały takie kolory, tony miały kolory, żeby te blond włosy miały takie kolory, jak miały wcześniej, a nie takie wybrudzone. I czasami jak ja na przykład tą kąpiel robię, to widać jak te włosy aż takie tracą, takie brudy wychodzą z tych włosów, to naprawdę widać. Może kiedyś jak będę miał dobry przypadek, to wam to nagram z myjki, to zobaczycie sobie jak włosy blond mogą być brudne. Od wszystkiego. I to nie jest kwestia, czy ktoś o siebie dba. Znaczy nie, jest kwestia, bo jeśli ktoś o siebie dba też słabo, no to wiadomo, ale to nie jest głównie jakby kwestia tego. To jest po prostu normalne, że włosy blond się brudzą. Jeśli o tym nie słyszeliście, no to już słyszycie, albo jeśli nie wiedzieliście, no to już wiecie. No. Więc jeśli wasz blond się zmienił, a wy zastanawialiście się, no nic takiego nie robiłem albo nie robiłam, no co jest z tymi blondami? Ta fryzjerka mnie źle zrobiła, to nie jest ten kolor co wtedy. To jest ten co wtedy. Tylko blond tutaj się zmienia, bo przyjmuje różne czynniki zewnętrzne i dlatego się zmienia. Teraz już wiecie dlaczego. Mam nadzieję, że tym odcinkiem jakoś rozwiałem wasze myśli, jeśli mieliście problem z blond włosami. Jeśli wam się spodobało, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, albo kliknijcie dzwonek.
i widzimy się w kolejnym odcinku za kilka dni. Trzymajcie się, hej!